czekam na tą jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ej, za krótka trwa godzina. Niech się chwilę ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić całutki świat, zdziwiony tak. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła, zostajemy jej wierni na zawsze. Tomsk to miasto inteligenckie, miasto wyższych uczelni, uczelnych zawodzeni wyższych, gdzie сегодня живет 500 тысяч человек. Dzisiaj mieszka tutaj 500 tysięcy ludzi, w tym co piąty jest studentem. Gdzie, i jak mówimy wśród tomskiej Polonii, co dziesiąty jest Polakiem. Dziesiąty Polak. Tomsk to jedno z najstarszych miast Syberii. Niedawno obchodził 400-lecie. Czujemy się pełnoprawnymi mieszkańcami Tomska, bo Polacy byli tutaj od samego początku. Tomsk został założony w 1604 roku, na początku XVII wieku. Jego powstanie wiąże się z okresem wojen polsko-rosyjskich. Polacy, których wtedy wzięto do niewoli, w większości wysyłani byli na Syberię. Tutaj jako zesłańcy docierali uczestnicy Konfederacji Barskiej, Powstania Kościuszkowskiego i kolejnych powstań. Po powstaniu styczniowym znalazło się w guberni tomskiej ponad 7 tysięcy Polaków. Byli to ludzie różnych zawodów i specjalności. To właśnie dzięki tym Polakom Tomsk zaczęto nazywać syberyjskimi Atenami. Wraz z rozpoczęciem działalności Uniwersytetu w Tomsku w 1888 roku zaczął się też nowy okres w dziejach mieszkających tu Polaków. To pierwsza wyższa uczelnia na wschodzie Rosji, która kształciła inżynierów. To właśnie wychowankowie Tomskiej Politechniki zagospodarowywali bezkresne przestrzenie Syberii i Dalekiego Wschodu. Ta ich praca spowodowała szybki rozwój ekonomiczny, a także i kulturalny Syberii. Szczególną cechą wyróżniającą nasz uniwersytet były kryteria, jakimi kierowano się przy doborze wykładowców i pracowników naukowych. To byli tacy ludzie, którzy zapewniali, że nasz uniwersytet był otwarty na świat i panował w nim demokratyczny duch. Może dlatego, że Tomsk był oddalony od centrum i od cara. W ten sposób od samego początku Tomska Politechnika mogła poszczycić się wyjątkowym zespołem profesorów, uczonych, pedagogów, którzy odegrali wielką rolę w przygotowaniu kadry inżynierów, którzy pracowali dla Rosji i Syberii. Wśród wykładowców wielu było wybitnych Polaków. Choćby profesor Obruczew, znakomity akademik, twórca syberyjskiej szkoły geologii, miał polskie korzenie. Jego babcia była Polką, córka profesora Tymanowskiego z Warszawy i ona odegrała wielką rolę w wychowaniu i kształtowaniu osobowości Obruczewa. Przekazywała mu polską kulturę, uczyła języka i w jego postawie wyraźnie wyczuwało się polskie wpływy.
Główny budynek Politechniki jest dziełem dwóch znakomitości o polskich korzeniach. Profesor Obruczew w tym wypadku był konstruktorem, a Piotr Fiodorowski był architektem. Dzisiaj ten wspaniały budynek traktowany jest jak pomnik architektury Tomska. Wśród naszych pierwszych pedagogów byli wybitni inżynierowie, mechanicy, tacy jak profesor Gomel. Pracował tu też profesor Ferdynand Osendowski, Żbikowski, Rokaczewski, Ranczewski, metalurg. Polacy przygotowywali znakomitych budowniczych kolei transsyberyjskiej, tych budowniczych przemysłu, miast. Nasza biblioteka jest ogromna i należy do największych na Syberii i Dalekim Wschodzie. Gromadzimy wszystko, co jest związane z historią nauki, szczególnie tutaj na Syberii. To nas bardzo interesuje, dlatego dokumentujemy i badamy. Zajmujemy się też polskimi wątkami. Niedawno zbieraliśmy informacje o Antonim Osendowskim. On pracował u nas dosyć krótko i nie wiedzieliśmy, że był znanym pisarzem za granicą. W Rosji niewiele o nim wiedziano. Tylko dzięki systematycznej pracy uzupełniamy informacje o ludziach, którzy przynależeli do uczelni, do Syberii i Tomska. Podobnie było z Wandałowskim, wybitnym chemikiem, którego życiorys też uzupełniliśmy, bo pracował u nas w Tomsku. W naszych zbiorach mamy książki z napisem Dar od Żbikowskiego. Ten księgozbiór otrzymaliśmy od syna Stanisława Żbikowskiego, który też był związany z naszą Politechniką. Pracował jako inżynier transportu i przekazał ten zbiór w 1910 roku. Piotr Sobolewski to bardzo znane nazwisko w Rosji i na Syberii. Przyjechał do Tomska w 1903 roku. Specjalizował się w geometrii górniczej. Przechowujemy bardzo interesujące dokumenty po profesorze Sobolewskim, które świadczą o jego muzycznych zainteresowaniach i działalności. Razem ze swoją żoną organizował życie kulturalne i muzyczne w mieście. U nich w domu odbywały się czwartkowe wieczory muzyczne. Zbierała się na nich cała elita miasta. Przychodzili profesorowie Carskiego Uniwersytetu, Politechniki i Szkoły Muzycznej. W Tomsku pracowali wybitni polscy artyści. Rokaczewski i architekci. Orzeszko, krewny znanej pisarki Elizy Orzeszkowej i Fiodorowski. Oni stworzyli niepowtarzalne oblicze miasta w drewnie i w kamieniu. Te domy do dzisiaj zachwycają swoim pięknem. W Tomsku żył długie lata Kazimierz Zieleniewski, zesłany za udział w powstaniu, którego syn założył Akademię Sztuk Pięknych. Mieszkał tu Witkiewicz, architekt, filozof, pisarz, zauroczony drewnianą architekturą Tomska. Później na jej wzór budował domy w Zakopanem. Przyjaciel Witkiewicza, Konrad Pruszyński, znany był jako wydawca książek. Słynny był tutaj także Juliusz Fleck, który wykonał niezwykle cenne litografie XIX-wiecznego Tomska. Dzisiaj jego prace są ważnym źródłem przy poznawaniu historii i architektury Tomska. Nazwiska Polaków można wymieniać w nieskończoność. Polacy to ludzie uparci, wytrwali, ambitni. Na pewno to są narodowe cechy charakteru i one wielokrotnie przejawiały się w różnych sytuacjach. Polacy nie schlebiali, ani nie podporządkowywali się ludziom, ani wartościom, w które nie wierzyli i nie odpowiadały im. Na pewno nie zawsze jest z nimi łatwo, ale niewątpliwie są utalentowani. Babcia przyjechała z Polski. Wyszła za mąż za Polaka. Mój pradziadek był zesłany w 1863 roku. Historia babci jest bardzo ciekawa. Najpierw przyjechał jej brat. Wywodzili się z wielodzietnej rodziny. Mieszkali pod Warszawą we wsi Różki.
Pracował jako subjekt u kupca Kriukowa w Warszawie. Ten kupiec poradził mu, żeby pojechał na Syberię i otworzył swój interes. Jak opowiadała mi mama, miał bufet drugiej klasy na stacji Tomsk I. Gdy przyjeżdżał, wziął ze sobą siostrę, która szybko wyszła za mąż. Jej mąż miał przyjaciela, mojego dziadka. Ponieważ byli zatrudnieni jako pracownicy kolei, mieli zniżkę na pociąg dla siebie, rodziny i służącej. Pojechał do Polski i obiecał, że przywiezie dziadkowi żonę i przywiózł babcię. Ciocia Kazia, moja babcia, moja mama i syn cioci Kazi Władek. Ona często wspominała, że to była trudna decyzja, bo jedni ją namawiali do wyjazdu, a inni radzili, żeby nie ruszała się z Polski, bo na Syberii zamarznie i zjedzą ją niedźwiedzie. Była jednak ciekawa świata i przyjechała do Tomska. Na początku XIX wieku Polacy i Polonia w Tomsku była jedną z najliczniejszych. Szacuje się, że było to ponad 1000 osób, a do tego dochodziło 9000 mieszkańców okolicznych wsi, którzy zajmowali się gospodarstwem i handlem. Wszyscy pomnażali bogactwo i sławę syberyjskiego miasta Tomska. Tutaj wystawiano sztuki w języku polskim. Działał teatr, organizowano wieczory, bale. O wystawnych przyjęciach pisało wielu pamiętnikarzy. Wspominali, że wszystko było pyszne, piękne i okazałe. W Tomsku działało dużo polskich organizacji. Jedną z najbardziej aktywnych była grupa charytatywna skupiona przy kościele. Polacy nadawali ton we wszystkim w Tomsku, tak w modzie, jak i w pracy społecznej i charytatywnej. Tak wspaniale było do rewolucji październikowej i nadejścia sowieckiej władzy. Mnie było jeszcze zupełnie mało, 4-5 lat. Babunia była wielka patriotka, dlatego my w domu mówili po polsku zawsze. Mój dziadek, Józef Wojciechowski, był zesłany do Syberii za to, że pomagał powstańcom, robił фузи. Ну і таким разом був направлений тут з Ісламу. Він приїхав тут з Рудіну. І от моя мамуся уродилася вже в Тайдзі в 90-му році. В Тайдзі у них були два дома ладних. Там дуже було поляків. І дуже кревних наших. Пізні всі наші кревні виїхали. В 92-му році вертали поляки до Польщі. Але мама і тетя Франя, мамина сестра старша, зостали тут. Ми сіли, що в'яду, пізні трошки, а пізні. І вже так зажилося, що не виїхати, ні. Татусь працював то на дроді, як же тут по-польську, то мастер, дорогоміщем. Ну, а от... Богатыми залічылі. Фабрыкі былі ў них. Дзядзя быў, мамы, брат. Главны інжынер быў жалезнай дрогі. І от і сыны яго выкшталцэні былі. Ну, шыскі згінелі, іх расшылялі. Татуся в 33-м забралі в НКВД. За то же былі лісты з польскі. Na tym krzyżu pamięci jest fotografia mojego dziadka Bernarda Haniewicza. Mogło być zdjęcie drugiego dziadka, Wacława, ale nie zachowało się ani w zbiorach rodzinnych, ani w dokumentach z jego śledztwa. Są tutaj zdjęcia innych Polaków, którzy mieszkali w Tomsku. Także jest fotografia здесь многих и других поляков, живших в Томске. Kotkowski Jan, rozstrzelany. Wierzył Wacław, dyrektor szkoły, rozstrzelany. Kwiatkowski Roman, pracownik kolei, rozstrzelany.
Gołaszewski Stanisław, docent Politechniki, rozstrzelany. Blumski Aleksander, lekarz, rozstrzelany. W mojej rodzinie wszystkich mężczyzn zabili. Obaj dziadkowie zostali rozstrzelani. Wieźli ich w jednym wagonie. Syna wyrzucili z wagonu. Dogonili ich na koniach. Zabrali z pociągu na wóz i wywieźli. Dziadek Wania został. W 1937 roku ich rozstrzelali. Zebrali wszystkich w Dolinę Rzeki i zabijali. W dokumentach KGB nawet nie napisali, gdzie ich zabili, tylko sucha informacja. I podawali datę śmierci. W sumie 1600 Polaków, którzy mieszkali w Tomsku i okolicach, zostało rozstrzelanych w ramach operacji NKWD w latach 1937-38. W organizowanie tego muzeum włożyłem całe moje serce, talent i umiejętności. Uważam, że w ten sposób można pokazać prawdę o losie Polaków z Tomska i okolicy. Zależy mi na tym, żeby mogli ją poznać mieszkańcy miasta, a także turyści, którzy odwiedzają nasze syberyjskie Ateny. Nie można zapomnieć, że Polacy tutaj byli i tutaj są. Dla mnie w muzeum nie jest najważniejszy jakiś konkretny przedmiot, ale samo miejsce, ściany, atmosfera tego podziemia. Tutaj znajdowała się komenda NKWD. W tych piwnicach przesłuchiwali i więzili ludzi. Zawsze myślę, że przez te pomieszczenia przeszło 20 tysięcy ludzi. Te ściany były świadkami tragedii. One mówią, a nawet krzyczą. Gdy w 1984 roku, kiedy jeszcze muzeum nie było oficjalnie otwarte, przyjechał go zobaczyć Aleksander Sołżenicyn, który wracał z Ameryki do Rosji. On był pierwszym zwiedzającym to muzeum. Gdy byłam małą dziewczynką, niewiele rozumiałam. Wystarczało mi, że rodzice, mama, tata i moi ukochani bracia są ze mną. Nie zdawałam sobie sprawy, że może istnieć problem z moim pochodzeniem, narodowością. Gdy były jakieś trudności, kiedy brakowało jedzenia, to biegłam do lasu. A tam pełno było jagód, ziarenka z sosnowych szyszek, dziki czosnek. Wydawało mi się, że wszystko jest dobre i piękne. Gdy dorosłam, zrozumiałam, że życie to nie tylko czas niewinnej i beztroskiej młodości. Coraz częściej słyszałam, że trzeba coś ukrywać, chować. Widziałam, że ludzie bali się mówić prawdę, nawet ci z najbliższego otoczenia. To były dla nas bardzo trudne czasy. W partii ja nie byłam, chociaż mnie zapraszali, a trudności były duże. Było i głodno, było i chłodno, wszystko było. Na przykład u mnie na lekcji ktoś wziął moje kartki na chleb. To cały miesiąc ja na przykład nawet nie pamiętam, co ja jadła. Ale wyżyłam, wyżyłam. Mróz taki był do 55, teraz nie ma takich mrozów tutaj. A w ten czas bardzo mrozy duże. No, pracowali, wszystko nas pędzali, młodych i rozmaitych. Pracować w lesie, coś, co powiedzą, to i robimy. A później tak cieszyli się, że Stalin, kiedy umarł, o, radości tyle było, że modlili się, że dlaczego on wcześniej nie umiał, bo zmarł. Zawsze czułem silną więź z polskimi przodkami, ale były inne czasy. Miałem dużo zajęć. Pracowałem na okrągło i nie widziałem nic poza pracą. Z biegiem lat, gdy stawałem się coraz starszy,
Zrozumiałem to, tak naprawdę dopiero w dorosłym życiu, że nie tylko praca jest ważna. Żeby żyć pełnią życia, chociaż nie jestem historykiem, to wiem, że człowiek musi znać swoją historię i historię swojego narodu. W przeciwnym razie dużo się traci. Zrozumiałem, że trzeba wrócić do swojej historii. Człowiek, który zapomina historię, on to nieprawidłowo. U nas w domu zawsze rozmawiało się po polsku. Dlatego kiedy nastąpiło odrodzenie polskiej kultury i otworzyli kościół zamknięty przez sowiecką władzę, a było to w latach 90., to ja w imię pamięci babci natychmiast włączyłam się w ten ruch. Ja chrzczona w tym kościele. Mamusia i tatuś tu śpiewali. Ja to pamiętam. Było mało, ale pamiętam, jak kwiatki sypała i to było wszystko tak pięknie. U nas bardzo dużo ludzi wsiak rozmaitej nacji. Nie może ksiądz, żeby dla każdego przysposobić się. A Polacy wszyscy dobrze rozmawiają po rusku, a po polsku źle. Dlatego, że jak byli małe, to prześladowanie było rozmaitych nacji i polskich. To dlatego rozmawiali z dziećmi po rusku, i вот oni nie umieją, a modlą się po polsku sami. A wszystko jedno, modlitwy te same, które ksiądz mówi, oni rozumieją bardzo dobrze. Lepiej, czym chyba ktoś po polsku dla nich mówił. Tak, przeszkody nie ma w tych modlitwach. Ja zawsze pisałam, że ja Polka. No ktoś nie starał się nie rozmawiać po polsku, ktoś zmienił paszporty. Ja tego nie robiła, dlatego że jak mnie kiedy wydawali paszport, to powiedzieli, jaka wy Polka, wy rodzились здесь, a ja mówię, a jeśli, to proszę tego nie mówić, ja prosto mówię, prosto państwo mówię. A ja powiedziałam im, a что китаец, если родился здесь, он что, русский? Ну, то она говорит, ну, ладно, упрямая, давай напишу Полька. Вот то так мне паспорт выдавали. Они мне родили, чтобы я записала по-русски. Ну, кто-то так робил. Инны рубили так, чтобы было лжей жить, то писали русский. Так. Сегодня Полька. Dzisiaj już wiem, że jestem Polką. Kazałam zapisać to w paszporcie. A jak się dowiadywałam, że jestem Polką? Pierwszy sygnał, którego nie rozumiałam, pamiętam z dzieciństwa. Gdy byłam mała, przychodził wujek Fiedia. Wdrapywałam się na krzesło, klękałam i starałam się samodzielnie jeść. Właśnie wtedy, gdy męczyłam się nad talerzem, podchodził do mnie i zaczepiał mnie. Przezywał szczurku po mnie. To bardzo mi się nie podobało. Z płaczem prosiłam mamę o pomoc. Wtedy mama odpowiadała, powiedz jemu. Ty Polak, w gorącej wodzie kąpany. A on bardzo lubił, że mówiłam do niego Polak. To sprawiało mu największą przyjemność. Ja też mam polskie korzenie. Jestem Sybiraczką i jako Sybiracy jesteśmy bardzo dobrze nastawieni do innych narodowości i kultur. Jesteśmy otwarci na świat i ludzi. Tu nie ma nacjonalizmów ani wrogości narodowościowej. Myślę, że jakąś rolę odegrało też nasze muzeum. Bo gdy przygotowywałam tę wystawę, to w każdym miejscu podkreślałam, że byliśmy zawsze nastawieni internacjonalnie od samego początku. Teraz na uczelni pracuje wielu potomków Polaków. Wszyscy kontynuujemy dzieło naszych przodków i staramy się dokładać też nasze umiejętności w to, co pozostawili Polacy na Uniwersytecie w Tomsku i na Syberii. Wśród studentów jest też wielu Polaków. Organizujemy dla nich kursy języka polskiego na Politechnice od 1998 roku. Wielu studentów osiąga świetne rezultaty i chętnie uczy się języka, zwłaszcza ci, którzy potrzebują związków z historyczną ojczyzną.
takie między sobą dróżki. Polacy przyjaźnią się ze sobą, pomagamy sobie wzajemnie. Najlepiej widać to na naszych daczach i działkach. Chcemy mieć ładniejsze kwiaty i oryginalne często z Polski rośliny. Wymieniamy się nasionami, sadzonkami, doświadczeniem. Pomagamy w remontach. Chodzi o to, żeby u nas było lepiej niż u innych. Czy taka postawa jest dobra? Nie wiem, ale chcemy, żeby u nas było najładniej. Trudno, u nas niech będzie, a u innych nie musi. Chociaż nie zawsze było dobrze materialnie, jak teraz mówi się, ekonomicznie nie bardzo, ale młodzi byli ludzie, to nic. No a Tomsk, Tomsku zawsze można było i do концертного сходить, на симфонический. На... То я любила и завжди ходила десь то до театру. Ну, добре у мене. Я живу, діти дуже добре. І мої не голодні, мами все. І автобуси є, і все. Живемо добре. Діти мої вище вишталцони, маємо університети закінчили. Дякую Богу. А нам би хотілося, щоб хотілибишмо, щоб наше польське історичне корінь росли, росли, набирали і набирали більшої сили. Більше сили. Чекам на тобі нам хвилі. Серце як шалене біє. Зрозуміло, по що жиє. Вим же чуєш то, що я. Я і вам говорю. Мовлю вам і всім полякам. Я дуже рада, jestem szczęśliwa, że przyjechaliście. Приїхали к нам. Że Polska o nas nie zapomina. Больше не забывает, иначе мы бы вообще в противном разе моглибыśmy stracić nasze korzenie. А они так сейчас. А one są dla нас так cenne i drogie. Dziękujemy wam za to, że nie zapominacie o nas. Przyjeżdżajcie. Очень рады. Приезжайте, всегда приезжайте. Nie wybiera. Czy chcemy? Не пыта нас царь.